Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w szóstej już części nowych przygód Lary Croft. Słuchajcie, dziś mamy wyruszyć do stacji radiowej, tą, którą widzimy daleko za Larą. Zanim jednak tam wyruszymy, najpierw zrobimy coś, o czym daliście mi znać w komentarzach do ostatniego odcinka. Daliście mi mianowicie znać, że jest tutaj kolejna flaga kultu, cokolwiek to jest, i możemy to oczywiście spalić za dodatkowe punkty doświadczenia. To też zresztą zrobimy. To jest chyba 10 albo 25 punktów, tylko to nie jest dużo. Ale come on. Warto się za takie rzeczy brać. Co jest? Czy to jest gorące? Okej, będziemy musieli uważać, jak rozumiem. Zatem tak naprawdę wychylam tylko i wyłącznie... dobrze. Będę musiał chyba czasowo uważać, żeby nie wchodzić w gorącą parę. Lepiej, żeby ta wieża działała. Dobra, przestało. I wybuchło znowu. Ja tak naprawdę wychylam tylko gałkę do przodu. Nie muszę nic unikać. Nie musiałem właściwie nic robić. Lara, przeziębisz się w ogóle w takim stroju w góry? Jeszcze wyszłaś z ciepłego na zimne w krótkim rękawku. Załóż coś na siebie. No nie, niespecjalnie. Przy ognisku nie mamy co siadać, bo na razie surowców nie mam zbyt wiele. Nie mam też wystarczającego poziomu doświadczenia, żeby móc coś ulepszać, bo ulepszanie przedmiotów chyba zależy od mojego poziomu doświadczenia. Okej. Moment. Zrzućmy. Dobrze. Zapomniałem, że mam wam pokazywać zgony, Lary. O to prosiliście, więc to będziecie mieć. Dobra, jeszcze raz. Tym razem my go zrzuciły. To nie jest normalne. To nie było zbyt efektowne. Swoją drogą. Nawet się nie da spać. Tak. Już to widziałem. A teraz ty, Mendo, lecisz. Dobra. Czy mi się wydaje, czy tu gdzieś kiedyś była jakaś znajdźka? Jest znajdźka, go skrzynka. Tu jest. Jest jeden tutaj. Nie będę. Strzał w głowę, pięknie. Tam jest koleś na górze, też może schowam tu. Przeładuj. Mamy skrzynkę z amunicją tuż przy sobie, więc się nie muszę martwić o nic. Fajnie, że oni czasem też nie trafiają. No wstań, Mendo! Dobra, przyładuj, Lara. Tu chyba nie jest on, co? On chyba nie zszedł z góry. A może zszedł? Miałby tyle czasu? Może miał. Mniejsza. Posprzątajmy, słuchajcie, zwłoki. Czy tu coś jest? Tu są jedne zwłoki, tu są drugie zwłoki. Trzecie powinny być tutaj. O, ty kurde. Dwóch kolejnych. Zmienimy sobie na łuk. Spróbujemy troszkę ich. No kurde, nie ruszaj się, jak do ciebie strzelam. No! Dostał. Faktycznie łuk jest bardzo mocny. Oni są na dwa takie naprężone strzały. No wychyl się, wychyl się. No, dziwisz się? Dobra, dostał. Zbierzmy i strzały, słuchajcie, i surowce. Tam został jeszcze jeden koleś na górze, albo już na dole. Na górze nadal. Dobra, padł. Ale muzyka się nie zmieniła, więc może jeszcze jakiś jest. Jest tam dwóch. Dobra, zmieniamy broń. I wysadzamy ich. Czy tu coś jest? Nie, jest tylko beczka, w razie czego gdybym chciał coś spalić. Dwóch gości na moim poziomie. Co
Dobra. Jeszcze jeden. Na, ty kurde. Dobra, po nim. Trzy strzały musiałem wpakować, bo bałem się, że mi się zaraz gdzieś schowa. Czy tu ktoś jeszcze był? Muza cały czas jest niepokojące, więc do końca nie wiem, czy już wszystkich wyrżnęliśmy, czy może jeszcze nie. Chciałbym wejść na górę tam, tu posprzątać wszystko, co tam zostało. Da rada, super. No kurde, ilu was tu będzie? Trochę przeginacie. Ale piękne to było. Ale to było ładne. Widzicie to? Dobra. Ale ładnie. O jak ładnie. Pokaż mordkę. Pokaż mordkę, bo strzelę zaraz sam. Jeśli Lara nie strzeli wystarczająco szybko sama. Dobra, nie ma co marnować strzał łuku. Jeśli Lara zbyt długo trzyma naciągnięty łuk, to niestety kończy się to tym, że musi w pewnym momencie wystrzelić, że podejrzewam, opada z sił. No wychyl się, ten się nie chce wychylić. Ten cały czas strzela. On nie wie przecież, że ja do niego mierzę, bo on nie wygląda nawet zza rogu. No, nie jestem w ogniu! Serio? A, to było smutne. Dobra, nie idzie mi dzisiaj. Trudno. Jeszcze raz. Nie, aż od tego momentu... Dobra, postaram się szybko to zrobić. Nie będę się tu z nimi pieprzył. Dobra. Podnieś to, co z nich wypadło. Zastrzel... Ta, no co ty tu robisz? Co ty tu, stary, robisz? Na górę wejdę po zapasy, jeśli jeszcze są. Nie wiem, jak to tam... Nie, już nie ma. Czyli zapasy jednak podnoszą się jednorazowo, nieważne, czy później zginiemy, czy nie. Tak gdyby zostaje w zapisie gry. On tu przyjdzie, dobra, to jego na razie oleję. Wychyl mordę. Dobrze. Dobij tego pięknie. I ci kurde dwaj. Ja sobie po prostu stąd zejdę. Tak, on już mi się nie ukryje, on po prostu do mnie przyjdzie. Sam się spali i to było dobre rozwiązanie. Ja się szybko rozejrzę, on ma tylko koktajle Mołotowa, więc mi nic mi nie zrobi właściwie. No, serio. Amunicja, o, coś większego przyjdzie. Kurczę, nie pamiętam, jak się z tym walczyło. Autentycznie nie pamiętam. Po stopach pewnie muszę mu strzelać albo coś. Dobra. Czy muszę podchodzić i uciekać? W stopy mu nie strzelę. No, prawie. Aj, kurde, dziabno mnie, menda jedna. Nie, no ale... Tu już całkiem sporo chyba. Dobij. Dobrze. Nie był wcale trudny. Dawaj, co to miałeś przy sobie?
podnieśmy więcej amunicji, by trochę się jednak wystrzelić. Jak maksymalnie mam tej amunicji? Chyba sobie jaja robicie. Co to jest? A, ja zapomniałem, że mogę kwiatki podnosić. Autentycznie o tym nie pamiętałem. Muszę się w takim razie częściej rozglądać. Tu nie da się wejść, tu nie da chyba się wejść. Dobra, idziemy do środka. Jesteśmy już bardzo blisko wieży radiowej, która będzie naszym dzisiejszym celem, myślę, jedynym. Tu więcej amunicji, tu chyba da się otworzyć tą szafkę. Zobaczmy, co jest w środku. Nic, jak zawsze. Nie wiem, po co ja te szafki otwieram, w nich chyba nigdy nic nie ma. Dobra, na górę. Tu już raczej nikt mnie swoją obecnością męczyć nie będzie, tylko czekajcie. Tu da się otworzyć skrzynkę, tu da się otworzyć drzwi. Drzwi prowadzą mnie chyba już tylko i wyłącznie... Nie, jest coś tutaj. Znajdźka, super. To są jakieś żołnierskie identyfikatory. Nie rozpoznaję kanji. Czy używano ich podczas II wojny światowej? Nic się więcej na nich nie da zbadać, więc po prostu to odpuścimy. Dobra, to była tylko znajdźka z tego, co widzę. Możemy się cofnąć na chwilkę na dół do beczki z ogniem. Możemy sobie zebrać te surowce, które wiszą na górze w siatce. No to właśnie. No podnieś to, Lara! Ej, kurczę, tych surowców już mi się całkiem dużo zebrało. Dobra, następnym razem jak dostaniemy ognisko, to postaramy się troszkę ich zużyć. O, tu jeszcze jeden koleś leży. Więcej surowców. I dotarliśmy, słuchajcie, do wieży radiowej. Ja się jeszcze porozglądam, czy na pewno nic tu więcej ciekawego nie ma. Na przykład ognisko, o właśnie. I znajdźka, kolejna, chyba dziennik. Mój plan zaczyna nabierać kształtów. Aby wyzwolić potęgę tej wyspy, muszę najpierw zrozumieć, co tu się wydarzyło. Potrzebuję czasu i miejsca na zbadanie tego wszystkiego. Kryje się tu wiele tajemnic, a największą z nich są ruiny starożytnego japońskiego cesarstwa i tajemnicza królowa. To od niej wszystko się zaczęło. No, Matias wierzy w szczególne znaczenie tej wyspy i pewnie cały ten kult. Umiejętności, o, level wbiliśmy, no nie wiedziałem kiedy. Jak to się stało? Co my tu mamy? Mamy łowy i walka. A przetrwanie chyba jest najfajniejsze. To jest akurat słabe, ale dzięki tylko nie przeżył dodatkową amunicję. Nie, to mnie nie jara, prawdę mówiąc. Czyli wszystko, co ja chciałem z przetrwania, zdążyliśmy się już nauczyć. A teraz możemy zająć się czymś innym. Łowy albo walka, odporność na ból, nieczyste chwyty, ciosy. Ciosy czy kanon chyba są fajne. Tylko ja je mam teraz zablokowane, bo musiałbym ulepszyć czekan jeszcze bardziej. Nie, 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 to mi się nie podoba. Weźmiemy sobie coś z łowów jednak. Wycelowanie biczego strzału, maksymalna ilość amunicji, o. O, to mi się podoba. Więcej amunicji mogę przy sobie nosić. Większe zapasy mogę mieć. I zajrzyjmy w takim razie szybko do sprzętu. Łuk mam na maksa. Maszynowa broń jest słaba, czekan mam na maksa. No to dobra, pójdziemy w tą broń krótką. Co my tu możemy zrobić? Bardziej precyzyjne strzały. Szybsze oddawanie strzałów, dobra, to mnie przekonuje. Dłuższy magazynek też mnie przekonuje. Co to było?
To pierwsze, stabilizator serii. Pozwala strzelać trzema O! Ale nie lubię takich trybów, bo się zwykle w nich gubię. To mogłoby być przydatne, tylko że po prostu zapominałbym, jak się tego używa. Znacie mnie zresztą sami. Dobra, wydaliśmy masę surowców, bo na razie i tak nie mamy na co. Wydaliśmy punkty zdolności i ruszamy w dalszą, słuchajcie, drogę. Mogę się wspinać po polinach od tej pory. No, puśćcie Lara. W sensie, liny się puść. Ja bym się tam posrał autentycznie. Ja mam taki... O, teraz już w ogóle klocki by mi leciały nogawkami na wszystkie strony. Autentycznie, ja mam taki lekki lęk wysokości. To znaczy nie paraliżuje mnie, ale mnie przeraża i ogromny dyskomfort we mnie budzi. Raz w życiu skakałem na bungee i jakkolwiek było to fajne doświadczenie, tak... Tak byłem tak przerażony na samej górze, byłem tak zdruzgotany. Tak żałowałem, lecąc w dół. Także doskonale cię teraz, Lara, rozumiem i nie patrz maleńko w dół. Nie patrz wcale w dół. Trzymaj się kurczowo, dobrze robisz. Boże, ja już mam ciary w ogóle patrząc na to na ekranie. O, jeszcze te szczebelki straszne, one są przerażające, one są najgorsze na świecie. Szczególnie, że na górze jest kilka wyłamanych. A ten zoom na tyłek. Nie ma za co. Dawaj, dawaj, dawaj. Będzie dobrze. Ciekawy jestem, jak z tego zejdziesz teraz. Nie myślę, że schodzenie będzie jeszcze gorsze niż wchodzenie. Dobrze, jesteśmy na szczycie. Jesteśmy na pewno bardzo bezpieczni w tym zardzewiałym koszyku na szczycie wieży. Alex? Lara! Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okej. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej, wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Elsie, poważnie. Dzięki. O, to znak czasów chyba jest jednak. Skacz na odbiór zgłoszenia. Mamy to. Międzynarodowy system reagowania ratunkowego. Nadajemy. Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę! No dalej, zgłoś się. Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was, od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Lara, ale ty wiesz, mała, że oni się rozbiją. Jesteś moją bohaterką! O wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła. Dobra. Rejestr też czarny, nie? Jakiś sygnał. Ognisko. Paliwo, płomienie. Powinno się udać. Przecież oni się rozbiją, znasz... historię tej wyspy. Wiesz, co tu się działo. Widziałaś dziesiątki rozbitych... Mogę zjechać po linie stąd, naprawdę. Naprawdę. To mam zrobić w tym momencie. Dobra. Lara, widziałaś przecież dziesiątki rozbitych wraków, nie tylko samolotów, ale i statków i wszystkiego innego naokoło wyspy. Dobrze wiesz, co tu się dzieje. Ty głupia nie jesteś. Jedziemy. Dobrze, słuchajcie. Komunikat nadany. Pomoc w drodze.
żeby jednak pomoc do nas dotarła, musimy... no musimy nadać im jakiś wizualny komunikat. Lara mówi, że najlepszym pomysłem będzie rozpalenie ogniska. Spróbujemy, ale już nie dzisiaj. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już jutro. Pa, pa.